Dzisiejszy koncert zespół Contra Mundum dedykuje pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy oddali życie za niepodległość ojczyzny i wolność człowieka. Klawiaturą w szumach i szmerach zgłębionej zamieci minionych istnień, bolesny głos chóru w szumach i szmerach zgłębionej zamieci minionych istnień. Dołu pięter klawiaturą w szumach i szmerach zgłębionej zamieci minionych istnień, bolesny głos chóru w szumach i szmerach zgłębionej zamieci minionych istnień, bolesny głos chóru. Thank you.
Bardzo serdecznie dziękujemy. W końcu możemy pierwszy raz powiedzieć: witajcie Wrocław. Kurczę, czekaliśmy 2 lata, żeby tu przyjechać. Trzymajcie się, kochani. Kłaniamy się mieszkańcom, przyjezdnym ekipom, bo wiem, że są, nie jest nas dużo, ale jaka siła tu trzeba mieć. Jasne, że tak. My się kłaniamy wam ze sceny, a wspólnie pokłońmy się w tak wyjątkowym dniu. Chcę jeszcze zaznaczyć, że mam nadzieję, że pomimo Środy Popielcowej, tak ważnego święta dnia dla katolików, będzie nam to wybaczone, że dziś gramy rockowo na scenie. Jednak wartości są, myślę, że do przyjęcia. Chciałbym zaprosić was w krótką podróż poetycką, dźwiękową. Co ważne, ci, którzy nas nie znają, komponujemy muzykę do słów polskiej poezji. Tej takiej najbardziej biało-czerwonej, naszym zdaniem, patriotycznej. Czy to cofając się do Norwida, czy Zbigniewa Herberta, czy do Chłopców z lasu, czy gdzieś do barykad Powstania Warszawskiego. Dlatego też przez najbliższe kilkadziesiąt minut będziemy czerpać z tradycji przeszłości w atmosferze nieco większej powagi tekstowej, jak nakazuje dzisiejszy dzień, z 2 powodów. Nazwa Kontramundum, przeciw światu, tam gdzie gramy, stajemy tylko i aż przeciwko zapomnieniu. Zapomnieniu, którego na szczęście dzięki takim spotkaniom jak dzisiejsze, takim ludziom jak wy, jest coraz mniej. Co to były za utwory? Pierwszy to Tadeusz Gajcy, utwór Śpiew Murów. Poeta, powstaniec warszawski. Często zapominamy o tych chłopakach, poetach, że byli żołnierzami. Żołnierzami Armii Krajowej z orłem na ramieniu. I drugi utwór to Po huraganach Zdzisława Stroińskiego. Dlaczego obok siebie te 2 utwory? Obaj poeci zginęli tego samego dnia, razem wspólnie w kamienicy wysadzonej przez Niemców. 16 dnia powstania, w 1944 roku oczywiście. Obaj byli poetami wysokich lotów. Przed nami pieśń pod tytułem Polska z 2. albumu grupy Wierszu i Boju. Tekst napisał żołnierz Legionów, Edward Słoński. Brał udział w wojnie z bolszewikami, tworzył poezję legionową. Utwór Polska. Polsko, święte Twe imię, po cichu i po kryjomu, z trwogą za siebie i inne, szeptano w ojcach mych domu. Prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadano Tobie, mówiono, że jesteś święta, mówiono, że leżysz w grobie. Podobno w lesie za rzeką ktoś padł od sołdackiej kuli. Podobno kogoś kozacy na śnieg wywlekli w koszuli. Pamiętam grozę wiejącą z niedomówionych słów matki, kiedy szeptała o grobach kopanych w śniegach Kamczatki. Down.
Organy Hammonda i fortepian. Tomasz Dzień. Rozgrzejcie go, bo marznie tam. Zresztą wam też zimno. Przed nami utwór do słów Cypriana Kamila Norwida w pamiętniku. Zanim wsłuchamy się w słowa poety, posłuchajmy myśli, jaką pozostawił nam książę poetów Zbigniew Herbert. Nie jest ważne to, co się z nami dzieje. Ważne jest to, czym jesteśmy. Trzeba to powtarzać do znudzenia. To jest podstawa etyki. Tylko na tym gruncie można przeciwstawić się ruchom planet. W pamiętniku. To z ciebie jak ostrzaski smolnej wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to co twoje ma być zatracone. Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie przepaść z burzą, czy zostanie?
Dziękuję wam, kochani. Ten diament wolny wiekuiście to przecież wy, to przecież my. Zresztą większość tekstów, które są na naszych albumach, które wyśpiewujemy ze sceny, to swoisty poetycki testament do potomnych, tak jak utwór jednego z poematów Gajcego, do potomnego, czyli do nas. Przed nami utwór Nie wiem, pamiętać nie chcę. Pieśń Juliusza Krzyżewskiego, to powstaniec warszawski, który zginął nieopodal miejsca śmierci Baczyńskiego. Zginął 26 sierpnia na Placu Teatralnym. Autor wieszczy w swoich strofach nieuchronne zniszczenie i zwierzęcą śmierć, ale prosi jednocześnie Boga, by odmienił swój, nasz los, ich los. A jeśli zwierzęca śmierć to tylko jedno skojarzenie, niemieckie obozy zagłady, niemieckie obozy zagłady. Za nami kilka wzruszających zdjęć, mam nadzieję, że będzie widać mimo oświetlenia. Nie wiem, pamiętać nie chcę. Milion razy i na świadectwo wzywany, błogosławione szeptem odwróci od nas swoje rany. Błogosławione szeptem odwróci od nas swoje rany. Grzeszni
Na gitarach gra dla was Adam Malczas Malczewski. Przed nami pieśń o dumnych żołnierzach Armii Krajowej. Słowa napisał Józef Ziutek Szczepański, powstaniec warszawski. Ranny 1 września, 10 września nie było już go wśród żywych. Zawsze to wyjątkowy moment dla mnie, wnuka warszawskiego powstańca. Tu leży order dziadka nadany w Londynie. Jest ze mną zawsze. Kiedy mogę zapowiedzieć pieśni? Chłopcy silni jak stal. Mamy taki zwyczaj w naszej rodzince Kontramundum, że gdziekolwiek gramy, to pojawiają się na scenie silni faceci z flagami i równie silne kobiety, które już tam się wybierają, jedna na pewno. Jeśli ma ktoś ochotę z flagą wejść na scenę, a ochrona puści, a mamy nadzieję, że tak, to zapraszam na scenę do pieśni Chłopcy silni jak stal i flagi wysoko w górę, nie wstydźmy się tych barw. Odjazd Emil, Chłopcy silni jak stal. We'll be right back.
Trochę cieplej, czy jeszcze nie? Doskonale wiemy, że jednak nie poszli alejami z paradą. Większość poginęła, część rozwieźli po obozach. Dalej ich wilczęta, ich dzieci, wnukowie nie mieli łatwo. Los i historia, wiemy, jak obeszły się z nimi jeszcze do niedawna. Szkoda tylko tych ostatnich prawie 30 lat. Ostatnio sobie myślałem, gdyby mieli jeszcze po 60 lat, jak byłoby im lżej. Większość z nich byłaby z nami i dostaliby to, na co zasługują. Nawet ten kawałek blachy na sercu. A przez te stracone lata, dopiero teraz, kiedy jest ich garstka plus 90, odchodzą tak szybko, przecież doskonale wiecie, co tydzień można przeczytać, jak ci chłopcy znikają, pozostając w naszych sercach oczywiście. Przed nami pieśń żołnierzy wyklętych, bo to ich święto dzisiaj, ich dzień pamięci, to słowo pamięci często nam umyka. Na znojną walkę. To pieśń śpiewana w 3. Brygadzie Wileńskiej Armii Krajowej. Śpiewano ją na Kresach, na Kielecczyźnie, na Lubelszczyźnie. Słowo napisał Henryk Rasiewicz, pseudonim Kim, żołnierz 3. Brygady, a muzykę Franciszek Grodzewicz, pseudonim Bosy. Jako ciekawostkę powiem wam, że odnaleźliśmy zarówno córkę i syna pana Jerzego i panią Monikę, obydwu panów, i mamy od nich błogosławieństwo na wykonywanie tej pieśni. A więc przed nami pieśń Na znojną walkę. Pieśń popłynie do gwiazd. Mścicielska pieśń
wymierzy sprawiedliwość, a nasza pieśń popłynie aż do dna. Bardzo dziękujemy. Przed nami tekst śpiewany w oddziałach partyzanckich walczących najpierw z niemiecką, później sowiecką okupacją. To ważne, ci chłopcy robią z nich dzisiaj faszystów. Oni oddawali swoje życie również w walce z Niemcami. Dopiero później brali się za czerwoną swołocz. Ku waszej pamięci, żołnierze wyklęci, chcemy podziękować ze sceny szeroko pojętym organizacjom patriotycznym, nawet małym grupkom, wszystkim, którzy przywracają pamięć bohaterom i zapomnianym kartom historii. To dzięki wam, dzięki takim spotkaniom jak dzisiejsze, dzięki waszym sztandarom, napisom na koszulkach, pamięć nie umrze, nie ma prawa. Za nami w tle, mam nadzieję, będzie widoczny klip, który nagraliśmy wspólnie z reżyserem Konradem Łęckim do filmu Wyklęty, który wczoraj miał swoją premierę w Warszawie, na której był pan prezydent Najjaśniejszej. Dziś premiera jest w Katowicach, jutro gramy w Kielcach na tej premierze i następnie podejrzewam, że trafi już do wszystkich miast w Polsce. Film Wyklęty polecam serdecznie, a teraz utwór Już dopala się ogień biwaku. Nad rzeką unosi się mgła, po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dyektiar w oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dyektiar w oddali gdzieś gra. Tylko słychać gdzieś bardzo daleko jęk szrapneli unosi się wzwyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż.
Polskę wolną i czystą jak uzna. Poszła drogą i śladu i znaku. Tylko piekta oddali gdzieś gra. Często, kiedy jeździmy po miastach, głównie północnego Mazowsza jednak, bo to wynika z historii Podlasia, wschodniej ściany Lubelszczyzny, wszędzie, gdzie jesteśmy, odwiedzamy mogiły, pomniki żołnierzy wyklętych, stawiając symboliczną lampkę. Ta sekunda czasem dużo nam daje. I na myśl wtedy przychodzi fragment wiersza Zbigniewa Herberta, Pan Cogito, o potrzebie ścisłości. Dlaczego o tym mówię? Na tych kamiennych pomnikach wyryte są dokładnie, jest to zasługą historyków fundacji, dokładnie z imiona, nazwiska, dokładnie z pseudonimu. Wszyscy, którzy tam leżą, którzy oddali swoje życie. Nawet ci NN. Co napisał Herbert, który był wielkim orędownikiem dzieła pamięci o żołnierzach wyklętych. Postronni obserwatorzy podają cyfry wątpliwe, opatrzone haniebnym słówkiem około. A przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność. Nie wolno się pomylić nawet o jednego. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę, w miseczkę z gliny, proso, mak, kościany grzebień, groty strzał, pierścień wierności, amulety. To są te nasze małe ojczyzny, te wasze znaczki, koszulki, te nasze słowa, pieśni. Tożsamość bardzo potężną ma moc to słowo. Przed nami pieśń żołnierzy wyklętych, hymn 5. Brygady Wileńskiej, zwanej Brygadą Śmierci. Ci chłopcy nie darowali. Dowodzony przez majora Zygmunta Szędzielarza Upaszkę. Brygady, w której sanitariuszką była dziewczyna, która zachowała się jak trzeba. A jej pogrzeb odbył się w sierpniu zeszłego roku, po 70 latach od egzekucji. Nie obchodzą nas partie lub te czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski polskiej. Święcie będziemy stać na straży wolności i suwerenności Polski i nie wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki choć jeden Sowiet będzie deptał polską ziemię. I zrobili tak, jak w odezwie napisał Młot. Nie wyszli z lasu. Akurat stoi kobieta w koszulce z młotem. Rzadkość ta koszulka, piękna sprawa. Majorowi Łupaszce i jego podkomendnym i dziś wszystkim wyklętym dedykujemy tę pieśń.
was chyba żołnierze wyklęci. Stańcie do apelu. Mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach, orła niechaj umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie. To mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach, orła niechaj umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak, stań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię tym, co mają pod ręką, chłostą śmiechu, zabójstwem na świetniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców Królestwa Bez Kresu i Miasta Popiołów. Bądź wierny! Idź! Dziękuję wam. Te flagi, które tu wiszą na tych barierkach, dostajemy od życzliwych znajomych, przyjaciół. Tą flagę będę woził na koncerty, będziemy przypinać na każdej scenie. Pamiętając o tobie, dziękuję. Wypada zagrać to, o co prosicie. Czyli... Ale musicie nam pomóc. To są trzy proste słowa. Jako podziękowanie za lata... Cierpienia, niewoli, pohańbienia. Bij bolszewika, bij. Powtórzcie. Mam nadzieję, że usłyszymy was tu na scenie. Odjazd, panowie.
słuchajcie, pozostajemy w klimacie serdeczności dla sąsiada i zaśpiewamy pieśń Czerwona Zaraza do słów Ziutka Szczepańskiego. To jego ostatni wiersz napisany. 11 dni później Ziutka już nie było na tym świecie. Ale zanim... Panowie, wyjątkowy dzień dzisiaj. Prosilibyśmy o zachowanie chociaż... Panowie, są kamery, spokojnie. Najpierw staropolskim zwyczajem chciałbym podziękować za zaproszenie zespołu i za gościnę. To bardzo ważne dla nas, więc pozwólcie, dajcie mi tę minutę. Stowarzyszenie Solidarni 2010. Gdzie stoicie, dziewczyny? Wielki ukłon dla was. Bardzo wam dziękujemy. Patronatem obchody objęli. Honorowy patronat objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Gospodarzem jest Narodowe Forum Muzyki. Chcemy podziękować sponsorom, Ministerstwu Obrony Narodowej. Projekt finansowany w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Trudna nazwa, ale to dla nas zaszczyt, myślę, że takie firmy nas mogły wesprzeć i was, organizatorów. Patroni medialni to portal Solidarni 2010, Radio Rodzina, oddział regionalny TVP Wrocław, portal w Dolnym Śląsku. I chciałbym podziękować jeszcze kilku osobom, które bardzo się starały, by ten koncert mógł dojść do skutku. Teren nie jest łatwy, jak wiecie. Stowarzyszenie Solidarni 2010, Natalia Tarczyńska. Ze sceny pozwolę sobie powiedzieć po imieniu. Natalio, wielki ukłon w twoją stronę, gdziekolwiek stoisz. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Małek, pani Renata Kwapisz, pan Wojciech Popkiewicz oraz pomysłodawczyni koncertu Krystyna Śliwińska. Krysiu, dziękuję ci bardzo w imieniu zespołu Duszniki Zdrój. Stowarzyszenie Odraniemen, organizator uroczystości społecznych, obchodów tego święta. I dziękujemy wam, mieszkańcom Wrocławia, przybyłym ekipom. Widzę tutaj znajome twarze z dalszych miast. Zagramy wam teraz obiecaną. Pozdrawiam kibiców Śląska Wrocław. Znanych ze swoich fantastycznych opraw. My jesteśmy z Warszawy. Dziś nie poruszamy tego tematu. Dziś jesteśmy razem. Nie śpiewajcie nic. Bardzo was proszę. Wiem, że pamiętacie, że porządkujecie kwaterę 120 na waszym cmentarzu osobowickim, za co szacun dla was. Ruszamy. Czerwona zaraza. We'll be right back.
Specjalnie z dedykacją dla duszników. Bolszewika jeszcze raz podolny! Pieśń Konfederatów Barskich. Jubusz Słowacki. Z pierwszego albumu Cześć i Chwała Bohaterom. Smoła. Trzymajcie się. Dawaj, dawaj, dawaj.